Cześć, z tej strony Antek, witam serdecznie na kanale Męski w Niemęskie. Dzisiaj porozmawiamy o relacji z osobą toksyczną. Postaram się uchwycić kontrast pomiędzy poszczególnymi etapami związku no i odpowiedzieć na pytania, czy te zachowania osób toksycznych są świadome, czy też nie są. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, jeżeli jesteście w relacji, gdzie przybijają się cały czas jedne i te same emocje, takie jak strach, lęk, złość... Gniew, pogarda, a także towarzyszą temu spadek samooceny, poczucie beznadziejności, brak wiary w siebie. A za tym wszystkim stoi jednoosobowe centrum dowodzenia w postaci bliskiej wam osoby. No i jak do tego dodamy silną, nieracjonalną wręcz potrzebę utrzymania takiego związku, no to jak to mawiał klasyk, możecie być w dupie, albo najpewniej zaraz będziecie się tam urządzać. Ale po kolei. To w jaki sposób ktoś nas traktuje. Jak na nas oddziałuje, nie jest jednoznaczne z tym, że oto mamy do czynienia z osobą toksyczną. Także miejmy to wszyscy na uwadze. Ponieważ podobne zachowania będą u osób zależnych, narcystycznych, u osób z depresją, czy u osób zaburzonych w ten czy inny sposób, oczywiście może być tak zwane kombo. Okej, okay, ale dlaczego o tym mówię na wstępie? No bo chciałbym, żebyśmy byli wszyscy ostrożni w ferowaniu wyroków. Pamiętajcie, że każdy z nas bez wyjątków posługuje się świadomie lub nie pojedynczymi zachowaniami, które odbiegają od normy i jako takie mogą być i często są toksyczne. Co nie oznacza, że nasza osobowość winna być w taki sposób etykietowana, i to jest bardzo ważne, szczególnie dzisiaj, gdzie pewnego rodzaju modą stało się rzucanie tymi etykietami na lewo i na prawo. Wracając do tematu. Musimy sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, czy osoba toksyczna postępuje świadomie? I drugie pytanie, gdzie leży źródło tej toksyczności? Odpowiadając na pierwsze pytanie, nie każda osoba toksyczna ma świadomość tego, że działa destrukcyjnie na innych. Innymi słowy, umysł i dusza chorują, a my nie mamy o tym bladego pojęcia. Pamiętajcie zresztą, że większość toksyków to ludzie szalenie nieszczęśliwi, zgorzkniali, zagubieni, a ich jedyną radością jest sytuacja, w której bliska im osoba czuje się, tak samo beznadziejnie jak oni, i wbrew pozorom takie osoby nie mają kontroli nad własnym życiem, a przynajmniej nie nad wszystkimi jego sferami. To jest życie w ciągłym napięciu. Jest oczywiście też druga grupa, o której warto wspomnieć, czyli typowy energetyczny wampir. I tutaj, co do zasady, nie powinno być już żadnych sentymentów dla takiego osobnika, bo on z pełną premedytacją i uśmiechem na twarzy sieje w waszych szeregach spustoszenie. Karmi się waszymi porażkami, sprowadza was na zadupie, zwane beznadzieją, i wszystko to robi świadomie. Rośnie, kiedy wy się kurczycie. To osoba, która nie zna słowa przepraszam i nie wie, co to współczucie, a na sugestię, żeby udała się do jakiegoś specjalisty, prędzej sama was tam wyśle, no i może dobrze, bo szybciej się z tego bagna uwolnijcie. No okej, okay, ale skąd się bierze owa toksyczność? No znacie mnie. Wiecie, że zwracam szczególną uwagę na wychowanie i w tym wypadku też od tego nie uciekniemy. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ta pierwotna socjalizacja nie jest warunkiem synkwonon naszego problemu, ale mimo wszystko jest istotna. Jakiś czas temu czytałem książkę Uwięzieni w słowach rodziców, no i w tej książce autorzy pięknie obrazują to, jaki wpływ na nasze dorosłe życie ma to, co ojcowie i matki nam mówią, i jak to mówią? Dziecko niekochane nie rozumie zależności, ale to tylko kwestia czasu, kiedy dojdzie do wniosku, że na miłość rodzica musi zasłużyć. Co jak się domyślacie, w przyszłości będzie oczywistą furtką do manipulacji. I jak do tego jeszcze dorzucimy inny czynnik środowiskowy, a mianowicie dorastanie z dzieciakami z podobnych domów o podobnych wzorcach co my, no to niestety nie doświadczymy potrzebnego nam kontrastu w odpowiednim momencie i nasze zachowanie, no właśnie, będzie mogło mieć znamiona zachowania toksycznego, co oczywiście nie jest pewnikiem, ale jest na to wysokie prawdopodobieństwo. No dobrze. Ale jak się żyje z osobą toksyczną? I zaznaczam, nie chodzi mi tu o proste stwierdzenie, że a raczej kiepsko, ale jak to po prostu wygląda i jakie są etapy rozwoju relacji z takim osobnikiem? Numer jeden. Faza zauroczenia. Z osobą toksyczną jest trochę zabawy, bo to nie jest tak, że od początku będziemy w stanie stwierdzić: No, z grażynką, to ja ci powiem, że coś na pewno jest nie tak. Nic z tych rzeczy. Oczywiście taka osoba wysyła pewne sygnały, ale to wszystko nie jest takie jednoznaczne w tej początkowej fazie. Zauważcie, że takie osoby bardzo często są duszami towarzystwa, mają niepodrabialny wręcz wdzięk i to wszystko sprawia, że nas do nich zwyczajnie ciągnie. Z początku wydają nam się bardzo empatyczne, troskliwe, dostępne i bardzo zainteresowane. I ja się w ogóle nie dziwię, że stają się dla nas kimś wyjątkowym. A jakie zachowania są symptomatyczne, tak z grubsza? Podbijają nasze ego w sposób często nieadekwatny do naszych osiągnięć i możliwości. Zgadzają się ze wszystkim, co mówimy. Dają nam dokładnie to, czego chcemy. Wiedzą, jakie mamy słabe i mocne strony. Porównują nas do swoich byłych partnerów i zawsze z takich porównań wychodzimy zwycięsko. Chociaż staż związku i pewno obiektywne zmienne nie mogą na to wskazywać, a przynajmniej nie powinny. Sprawiają, że czujemy się w ich towarzystwie iście wyjątkowo. No i jeżeli to wszystko się dopełni, przechodzą do fazy drugiej. I pamiętajcie, to nie jest tak, że ktoś jest imbecylem, bo się nie zorientował. Początki związków przeważnie są odpowiedzią na wszelkie nasze zapotrzebowania. To po prostu tak działa. Numer dwa: faza kontroli, faza przywiązania. Zrozumcie, osoba toksyczna nie chce i nie może was cały czas podbijać, bo to w dłuższej perspektywie może być dla niej zgubne. Ona karmi się negatywnymi emocjami, waszymi negatywnymi emocjami, bo właśnie w taki sposób się realizuje i jednocześnie was kontroluje. Jej celem jest przeformatowanie waszego myślenia tak, żebyście nigdy nie chcieli od niej odejść. A jak was będzie kontrolowała? No, na początku zabierze wam zabawki z fazy zauroczenia, i teraz to od jej widzimy się będzie zależało, czy coś wam z pozytywnej listy skapnie, czy nie. Wy, oczywiście, będziecie obwiniać za to wszystko siebie, bo przecież nie ją, spokojnie, ona o to zadba. Będziecie się nadmiernie starać, robić za nią różne rzeczy, żeby jej zaimponować i. Wrócić do tych wspaniałych momentów, których teraz będzie jak na lekarstwo. I to właśnie w tej fazie dojdzie do diametralnej zmiany narracji w podług fazy pierwszej. Już nie będziecie podbijani, nie będziecie idealni. Teraz na pierwszy plan wysunie się ona, żebyście mieli świadomość, że właśnie o to jest z Wami osoba niesamowita, nietuzinkowa, no po prostu wspaniała, na którą oczywiście, a jakże, nie zasługujecie. Symptomatyczne zachowania? Ingerencja w Wasze życie, w każdą ze sfer. Sprawianie, że będziecie jej potrzebni, ale w sposób jednokierunkowy. Wiecie, mężczyzna chce się czuć potrzebny i ona to wie i to wykorzysta. Ale nie liczcie na wdzięczność, bo od tej pory będzie to wasz psi obowiązek. Dobieranie wam znajomych, reglamentowanie rzeczy, na których wam zależy, czyli czas, seks, atencja, rozmowy. Mężczyźni toksycy z kolei mówią kobietom, z kim mogą się prowadzić, kumplować, a nawet wiecie, jakie ciuchy może kobieta nosić. Wszystko musi być nadzorowane w imię miłości i bezpieczeństwa, rzecz jasna, z pewnością. Finalnie kontrola ma doprowadzić do takiego stanu, że kobieta tego mężczyznę wykastruje i bez niej to on nawet do kibla sam nie pójdzie. A z kolei mężczyzna ma doprowadzić do sytuacji, że to kobieta będzie w 100% zależna od niego, będzie czuła się głupia, bo przecież pani władca. Wie wszystko lepiej. A kiedy już taka osoba będzie miała nad nami pełną kontrolę, wtedy przechodzimy do ostatniej fazy. Numer 3 Faza ostateczna, faza właściwa, jak zwał, tak zwał, to nie jest istotne. A co jest istotne? No to, że w tej fazie nie ma już śladów po tych wszystkich fajnych i dobrych chwilach z fazy zauroczenia. Tutaj, osoba, która ma nad nami pełną kontrolę, rości sobie prawa do nas, jak cholera do jakiejś własności. Zaczyna się etap, w którym za wszystko jesteśmy obwiniani. Chwile spokoju, no to te momenty, w których robimy coś dla naszego oprawcy, a i tak mamy wrażenie, jakbyśmy byli na ciągłym egzaminie. Naszą gratyfikacją nie jest coś pozytywnego. Naszą nagrodą staje się spokój, ale nie oszukujmy się chwilowy. To, co teraz powiem, jest szalenie istotne i dla niektórych może być wstrząsające, ale są osoby tak toksyczne, że czują się lepiej, kiedy się z nami non stop kłócą. Dla normalnych ludzi kłótnia jest czymś dolegliwym i czym szybciej załatwimy problem, tym lepiej. Prawda? Dla osoby toksycznej nie ma to znaczenia. To nie jest jej cel. Kiedy wy czujecie się źle, jesteście smutni, taka osoba ma to totalnie gdzieś. I obszar działań Rzadko jest pozbawione napięcia, rozumiecie? Ona musi być w ciągłej walce. U normalnych ludzi, że tak to ujmę, przeprosiny są czymś naturalnym. Wiadomo, czasami coś zawalimy, przeprosimy i będziemy się starali więcej błędów nie popełniać. A dla osoby przeproszonej będzie to koniec tematu i pewnego rodzaju ulga. No niestety, w relacjach toksycznych często chcemy kogoś przeprosić, bo już mamy serdecznie dość tego napięcia. I wiecie co? Taka osoba nie poczuje ulgi. To będzie dla jej chorej głowy potwierdzenie, że miała rację, i na tej bazie będzie generowała kolejne kłótnie. Więc jeżeli będziecie kogoś takiego przepraszali, to pamiętajcie, że przyznajecie się tak naprawdę do całego zła, które w tym związku się wytworzyło. I według jej narracji, jej nomenklatury, to wy za to wszystko odpowiadacie, to wy jesteście toksyczni. Jak sobie z boku ktoś tak o tym posłucha, to sobie pomyśli antyka, przecież to jest niepojęte, idiotyczne. Ale hej, takie rzeczy się dzieją, przecież. Nie, ja to wymyśliłem. Asymptomatyczne zachowania? A to już klasyka. Straszenie odejściem, płacze bez powodu i notoryczne wbijanie w poczucie winy, porównywanie do byłych partnerów, z tym że teraz to wy jesteście najgorsi, skarżenie się na was innym. Pogarda, brak szacunku, robienie z siebie ofiary, straszenie, że sobie ktoś coś zrobi, jak odejdziecie, obrażanie was na forum publicznym, odwracanie kotogonem, sprowadzanie was do roli lokaja, pomocnika i inni spoza No, generalnie jesteście nieudacznikami, no i oczywiście ostentacyjne olewanie, siedzenie w telefonie mimo spędzania czasu wspólnie, zerowa wdzięczność za to, co robicie dla drugiej strony, wręcz traktowanie tego jako wasz psi-obowiązek przypisywanie sobie zasług tam, gdzie nie ma do tego podstaw i wiele, wiele innych. I nie miejcie złudzeń. Osoba toksyczna nie jest zainteresowana koncyliacyjnym załatwieniem problemu. Według jej chorej głowy musicie żyć w ciągłym niepokoju, bo tylko w taki sposób będzie mogła was kontrolować. I zapytacie: no dobrze, ale dlaczego taka osoba sama nie odejdzie? No bo ona się żywi dramatami, a to wynika z jej zaburzeń, o których często nie ma pojęcia. No chyba że znajdzie kolejną ofiarę, wtedy odejdzie. Co należy zrobić, kiedy się zorientujemy, że jesteśmy w czarnej dupie, że Jesteśmy z osobą toksyczną? No był kiedyś taki film. Nazywał się Forest Gump. Pamiętajcie, to jest jedno z kluczowych zagadnień. Bo tam w tym filmie padły znamienne słowa Run Forest. Run. I moi drodzy, na koniec bardzo ważna rzecz. Uczulam przed tym, żebyście dokonywali pewnego rodzaju samosądu, bo w waszych związkach wystąpią. Pojedyncze zachowania. Nie, to jest normalne. Bardzo często jest tak, że ranimy kogoś, że zachowujemy się toksycznie, ale o tym nie wiemy. Gorzej będzie, jeżeli to wszystko się będzie pokrywało, dosłownie wszystko z tym, co powiedziałem. Wtedy warto byłoby się zastanowić nad tym i też uważam, że nie do końca trzeba każdego skreślać. Bo może się okazać, że ktoś faktycznie jest nieświadomy, do tego jest w depresji i w różnego rodzaju zaburzeniach, to warto byłoby z nim porozmawiać, może udać się do specjalisty wspólnie i jakoś to próbować naprawić. Bo to nie jest tak, że jak ktoś coś powie, antek powie to w takim razie, no dobra, to trzeba się zastanowić, a najlepiej to trzeba byłoby się z takiego układu wymiksować. Nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żebyście mieli świadomość i zdawali sobie sprawę z tego, że ludzie toksyczni po prostu są, czasami nas otaczają, a czasami będą w naszym związku. Jeżeli to się nie będzie pokrywało w 100%, to ja osobiście uważam, że warto jest zawalczyć. No jeżeli jednak ach, będzie jak grocha ścianę, no to wiadomo. Forest i te rzeczy. Panowie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim fajnych związków, udanego weekendu, no i tyle. Zdrówka. Pozdrawiam, Antek.